piątek przywitał publiczność w Świerklanach. Enej, ten polski zespół założony w 2002 roku, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Muzycy zawitali do Świerklan w ramach festynu na powitanie wakacji. Mamy gwiazdę, jakby nie było, zespół Enej. W tej chwili gra zespół Stonehenge. Już przygotowuję mniej więcej rytmami do zabawy z Enejem. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach tego wieczoru gwiazd nie brakowało. Jak przyznaje dyrektor ośrodka Halina Karwot, muzycy chętnie odpowiedzieli na zaproszenie i przyjechali do Świerklan. Myśmy już zespół Enej załatwiali dosłownie rok temu. Także w zeszłym roku byli na ten termin do nas zaproszeni, zaproszenie przyjęli. Co ciekawe, muzycy z Olsztyna w gminie Świerklany grali już nie po raz pierwszy. Jeżeli przyjeżdżamy z powrotem do tego samego miasta, miejscowości, to jakby musiał nasz koncert się spodobać, bo ktoś nas drugi raz zaprasza, a my z chęcią przyjedziemy. Zespół Enej gra muzykę z pogranicza popu i szeroko pojętej alternatywy. I taką też muzykę można było usłyszeć na festynie. Artyści na scenie zaprezentowali nie tylko swoje najnowsze, ale i te największe przeboje. Nie obyło się również bez muzycznych niespodzianek. Tyle, ile ludzie wytrzymają, tyle będziemy grać. Tak, do rana. Muzycy osobiście pozdrowili mieszkańców gminy Świerklany. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców Świerklan. Cześć. Festyn powitanie lata już za nami, a co przed nami? W tym roku jeszcze mamy zespół Wolwer. No i mamy drugi śląski muzykal ten sztat, połączony z dożynkami. Tegoroczne dożynki będą dożynkami powiatowo-gminnymi, a więc gminę Świerklany odwiedzą włodarze powiatu i przedstawiciele ościennych gmin. Nowością w tym roku będzie również połączenie dożynek z drugim śląskim muzykantem sztadl. Impreza odbędzie się 25 sierpnia w niedzielę. Barwny korowód wyruszy o godzinie 13. Część artystyczna na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji rozpocznie się o godzinie 15. Tak więc jeszcze w tym roku w gminie Świerklany szykuje się wiele muzycznych niespodzianek. Piłka nożna czy zabawy rekreacyjno-integracyjne do wyboru, do koloru. Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jankowicach jest głośno i wesoło, a to za sprawą akcji Wakacje z niespodzianką. W tym roku niespodzianka krąży wokół tematów związanych z kosmosem. Wakacje nie z tej ziemi to hasło tegorocznych spotkań. Zajęcia cieszą się w gminie dużą popularnością. Wielu uczestników co roku chętnie przychodzi na zajęcia, które odbywają się zarówno na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jankowicach, jak i w Świerklanach. Te wakacje nazywały się pirackie wakacje i chodziło wszystko z piratami, a tutaj są kosmiczne wakacje i ogólnie z kosmitami, UFO i tak dalej. I tak wakacyjnym spotkaniom ze sportem i rekreacją co roku towarzyszy inny motyw przewodni. W bogatym programie w tym sezonie najmłodsi powalczą m.in. o tytuł idealnego obcego oraz stworzą balonowe stwory. To są zajęcia rekreacyjno-sportowe. U pana Grzegorza są zajęcia sportowe, u mnie zaś są gry i zabawy dla najmłodszych przy użyciu jak najmniej jakby tych środków dydaktycznych. Czyli mamy kredę, mamy jakieś stare kartony i staramy się wykorzystać wszystkie takie te zabawy stare, które kiedyś się dzieci bawiły, takie te typowe zabawy podwórkowe. Mimo żaru lejącego się z nieba, dzieci i młodzież chętnie korzystają z zajęć przygotowanych przez animatorów. Wśród dziewczyn największą popularnością cieszą się gry zręcznościowe, zaś chłopcy chętnie korzystają ze sportowych atrakcji. Na terenie ośrodka można było zaobserwować dzieci w różnym wieku. Młodsze dzieci biorą udział w tych zabawach dla starszych, a te starsze też się nie obrażają, kiedy są jakieś takie zabawy typowo dla młodszych dzieci i też chętnie biorą w nich udział. Uczestnicy w razie problemów pomagają sobie nawzajem, ale nie brakuje też nutki rywalizacji, bo jak podkreślam opiekunowie, animatorzy, walczyć jest o co. Każdy za wygraną konkurencję zdobywa gwiazdkę i później trzech najlepszych uczestników w każdym tygodniu dostaje nagrodę od Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dlatego też dzieci się wzajemnie motywują, żeby jak najwięcej tych gwiazdek zdobyć. Sportową rywalizację można zaobserwować przede wszystkim na boiskach, gdzie męska część uczestników zdobywa bramki czy pokonuje spory odcinek trasy na szczudłach. To jednak nie wszystko. Chłopcy codziennie poznają nowe konkurencje i gry zespołowe. A jak sami uczestnicy oceniają wakacje z niespodzianką? Bardzo fajne jest. Nie traci się tutaj czasu. Na okrągło są jakieś zabawy wymyślane przez różnych uczestników. Takie fajne. Bardzo fajnie. Można wyjść i pobiegać z kolegami, a nie siedzieć tylko w domu przed telewizorem albo komputerem.
komputerem. Po wyczerpujących zajęciach na świeżym, upalnym powietrzu dzieci mogły ochłodzić się w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jankowicach, gdzie czekał na nich poczęstunek i chwila wytchnienia z papierowymi przyborami służącymi do wykonania wizerunku obcego. To jednak nie koniec spotkań z dziećmi w gminie Świerklany. Zajęcia potrwają jeszcze do połowy sierpnia. Po zakończeniu zajęć na terenie ośrodka w Jankowicach zajęcia przeniosą się na teren ośrodka w Świerklanach. W ramach wakacyjnej akcji oprócz zajęć na terenie gminy organizatorzy zaplanowali również wycieczki oraz artystyczne warsztaty w Galerii Twórców Śląskich Jan w Jankowicach. 28 lipca w gminie Świerklany odbył się festyn odpustowy. Oprócz sumy odpustowej i straganów, mieszkańcy gminy mogli dać się ponieść muzycznym dźwiękom i dobrej zabawie na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Już o godzinie 15 przed publicznością wystąpił zespół Nancy w wakacyjnym repertuarze. Godzinę później na scenie pojawiła się Kasia i Klaudia Chwołka. Gwiazdą wieczoru był zespół Coco Afro. To muzycy wykonujący największe przeboje muzyki afrykańskiej oraz takich zespołów jak Bonnie M czy Saragossa Band. Na koniec odpustowego spotkania na wszystkich czekała zabawa taneczna z zespołem.